Dodatkowy tysiąc żołnierzy będzie chronić granicę polsko-białoruską. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przychylił się do prośby ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego straży granicznej o wsparcie ochrony granicy. Tylko w lipcu cztery tysiące imigrantów próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. To jedno z najnowszych nagrań z granicy polsko-białoruskiej. Nielegalni imigranci próbują uszkodzić kamerę, w którą wyposażona jest zapora chroniąca granicę. Takich ataków na barierę jest coraz więcej, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Rośnie też agresja ze strony nielegalnych imigrantów, którą podsycają białoruskie służby, zauważa rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Kilkanaście naszych samochodów zostało już uszkadzonych. Migranci rzucają nie tylko kamieniami, ale to są też elementy kostki brukowej, cegieł, ale też konarami drzew i były to i płonące konary drzew, ale też petardami. W tym roku ponownie wzrosła liczba prób forsowania granicy polsko-białoruskiej. Mamy powtórkę z roku 2021 – zauważa komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Dlatego konieczne jest wzmocnienie ochrony granicy z Białorusią. Wczoraj MSWIA oraz Straż Graniczna poprosili o pomoc wojsko. Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wysłaniu dodatkowych sił. Ze względu na dynamiczną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i wniosek komendanta Straży Granicznej o zwiększenie zaangażowania w ochronę granicy, minister Obrony Narodowej polecił realizację wniosku i wysłanie dodatkowych żołnierzy wydzielonych do patrolowania pogranicza polsko-białoruskiego oraz uczestniczących w operacji Bezpieczne Podlasie. Od początku ataków hybrydowych z udziałem im Emigrantów, wojsko wspiera Straż Graniczną. Do tej pory naszej granicy pilnowało 2000 tysiące żołnierzy. Straż graniczną także wspiera policja, która w ostatnim czasie przekazała strażnikom między innymi cztery pojazdy TUR. Można je wykorzystać, kiedy ktoś rzuca petardami czy innymi niebezpiecznymi środkami. Przedstawiciele Straży Granicznej podkreślają, że zapora na granicy spełnia swoją rolę. Bez niej do Polski mogłoby próbować się przedostać nawet 100 tysięcy nielegalnych imigrantów. Druga zapora, która jest budowana na granicy z obwodem królewieckim należącym do Rosji jest gotowa w 95%. Ukończenie planowane jest na wrzesień.